Cześć, ze mną Adrianna. Cześć. Daniel i dzisiaj porozmawiamy o modzie. Jesteś modelką, twój zawód jest bardzo wymagający, bo wiąże się z wieloma podróżami. Tak. Zastanawiam się zatem, jaki styl preferujesz na co dzień. W mojej szafie są takie elementy, które mogę zawsze ze sobą łączyć. I to jest tak zwana szafa kapsułowa, zresztą bardzo modna teraz. To słuchaj, ja mam wrażenie, że ta kolekcja In Vogue od marki Mojito spodoba ci się bardzo. To wszystkie prawda. Elementy możemy ze sobą połączyć i wszystko będzie pasować. Co byś połączyła na pierwszy ogień? Wiesz co, powiem ci szczerze, że ten komplet totalnie skradł moje serce. Widzę te spodenki do zwykłego t-shirtu, a na przykład ten top do długich jeansów. Absolutnie. I zobacz, takie jeansy tutaj mamy. Właśnie. Zobacz. Jakie to proste. Czyli tutaj jesteś bardziej elegancka, tak, a tutaj jesteś taka casual. Tak. Na wieczór również można wyjść w takiej stylizacji. Ada, jesteś także mamą dwójki pociech. Jak się czujesz w tej roli? Wiesz co, powiem ci, że bycie mamą to jest najpiękniejsze, co mi się przytrafiło w życiu. I nie ukrywam, no nie jest to najprostsze, zwłaszcza przy moim trybie życia. Wiesz, że ja dużo podróżuję i te rozłąki są najtrudniejsze, ale prawda jest taka, że jak już wracam do domu, to staram się być z tymi dziećmi na 100%. Staram się odłożyć telefon, odłożyć pracę i całą resztę na bok i spędzić po prostu z nimi ten czas. Zastanawiam się, czy twoja córeczka już podkrada ci twoje ubrania, jak to ja robiłam mojej mamie. No ja też to robiłam mojej mamie i moja córka wcale nie jest inna, robi dokładnie to samo, a ma dopiero 3,5 roku. I która z tych rzeczy podobałaby jej? Ja myślę, że absolutnie róż, czyli twój garnitur totalnie i ten bomber różowy, tak, to by były jej ulubione rzeczy. Słuchaj, to zabieramy ten bomber. Oczywiście. I uciekamy. I uciekamy.